50 tysięcy zombie kontra farma. Zobaczymy, kto wygra, czy uda się ochronić dziecko, które znajduje się tutaj na środku. Tu jest armia zombie, wszystko się zgadza. Ja jestem Flotar i witam was w kolejnym odcinku z tej pięknej gry, którą możecie kupić na G2 i którą możecie kupić na Steamie, na G2, wiadomo, promocje, 3% zwrotu Flotar i tak dalej. Ale szczerze mówiąc, jeśli miałbym wybierać, to bym nie kupował na waszym miejscu tej gry. Kupiłbym po prostu coś innego, coś znalazł o wiele ciekawszego, na przykład na G2, bo ja mam problem z tą grą, że wiecie, ona już jest trochę na rynku i zero update'ów, jakieś po prostu poprawy błędów. Cały czas czekam na jakieś nowe rzeczy, które zostaną do tej gry dodane i na razie się tego nie doczekałem. Chociaż nawet wiecie, jakieś misje do kampanii jest aktualnie, nie wiem, 6 misji, 7 misji, więc troszkę to średnio wygląda, ale już przestańmy gadać i skupmy się może na obronie tego, tej pięknej farmy. I zastanawiam się, od czego powinienem zacząć, inaczej, tutaj na pewno muszę postawić jakieś, dobra, postawmy taką górę, znaczy górę, grupkę shotgunów. Okej, okay, tylko właśnie, z drugiej strony to są najsilniejsze zombiaki, jakie są aktualnie dostępne w grze. Chwila, zróbmy po prostu coś takiego bardzo, ale to bardzo, bardzo prostego, prowizorycznego. Chcę zobaczyć, czy naprawdę gra jest w ten sposób niezbalansowana, że wystarczy, że będziemy spamowali jedną jednostką, czyli shotgunem, który nie jest zbyt drogi i który jest bardzo efektywny na te wszystkie zombiaki. I czy można po prostu w ten sposób przejść każdą misję. Bo w ostatnim odcinku, jeżeli nie oglądaliście, no to robiłem coś takiego, że wiecie, o, nie będę używał shotgunów, będziemy używali innych jednostek, żeby nie było, ale i tak później w końcu wyszło tak, że nie mogłem tej misji przejść, więc wróciłem do shotgunów i za pierwszym razem przeszedłem tą misję. A wy możecie zasubskrybować kanał, jeżeli lubicie tego typu gry i chcielibyście ich więcej. I wiadomo, ocenić film, jeżeli chcecie po prostu więcej Swarmzy na kanale, bo niedługo kampania się kończy, można coś jeszcze pokombinować z sandboxem, ale to zależy od was, jak wam się po prostu będzie coś takiego podobało. Na razie wiadomo, bez przyspieszenia, bo musimy sobie tą mapę ładnie ogarnąć. Chwila. Czekajcie, tutaj jest dziura. Właśnie sobie zdałem z tego sprawę, że zombie postawiłem mnie tam, gdzie powinienem. Ciężko będzie. Nawet shotguny tutaj nie dajemy rady, przynajmniej z tej strony. Mówię, to są najlepsze zombie, więc może dlatego. Tutaj tak, tutaj też będą biegły, więc wy musicie być w tym miejscu. Tutaj inaczej. Postawię więcej shotgunów może w tym miejscu. Plus jeszcze postawimy parę shotgunów tu i może... Może się to uda zrobić? Zaraz zobaczymy. W ogóle ja mam jeszcze 443 tysiące. Ja nawet nie zwróciłem na to uwagi, tylko wiecie, postawiłem troszkę tego. Albo można zrobić coś w tym... w ten sposób, że jasne, tutaj będą shotguny. Okej, okay, tutaj będzie naprawdę dużo tych shotgunów. Tutaj trzeba troszkę dać was więcej. Ale damy sobie snajperów. Damy RPG. No, jeżeli teraz to przegram, to... to zrobię jakąś głupią rzecz. Ale no nie ma szans, że to przegram teraz. Naprawdę, no... dostałem tyle pieniędzy, a już było bardzo blisko. Uwaga, weźmy przyspieszenie razy 4. Dobra, weźmy teraz razy 1, żeby na spokojnie to zobaczyć. No i snajperzy. Halo. Aha. Rozumiem, że ja muszę was... że wy się nie będziecie obracali. Jest... ciekawe. No, to jest bardzo ciekawe, bo... byłem pewien, że oni to ogarną. Ale z jakiegoś powodu niektórzy... niektórzy nie strzelają. Dlaczego na przykład ten snajper nie strzela? Dlaczego tak mało... co tu się właśnie... Dobra. To jest błąd gry. Ja się nie zgadzam. Cofam moje wcześniejsze słowa. To jest błąd gry po prostu. Tak nie powinno to wyglądać. Że oni się... o, teraz się obrócili. Teraz niektóre RPG-i zaczęły strzelać. Chyba właśnie, że oni po prostu muszą mieć dojście do tych celów. Że nie mogą strzelać przez siebie? Ale może tak to działa. W ogóle... zobaczcie, że jest dosłownie na skraju przegranej. Tu mamy... a, te RPG są w środku i też nic nie robią. Tutaj bym musiał postawić. Tutaj bym musiał troszeczkę ich inaczej postawić. Weźmy może w... czekajcie, Clear Humans. A mogę po jednym sobie pousuwać? Z jakiegoś powodu... o, dobra, mogę to jednak zrobić. Dobra, cofnijmy. Weźmy, zróbmy to trochę inaczej, to rozstawienie. I trzeba tak. Żadnych barykad oczywiście nie stawiam, bo barykady to jest niepotrzebne moim zdaniem kompletnie tutaj. Dajmy sobie linię, okej, snajperów tutaj.
Tutaj też będziecie mieli snajperów do pomocy. Tutaj też będziecie mieli snajperów do pomocy. Tutaj może jakiś RPG. Mam jeszcze 200 tysięcy, więc spoko. Z tej strony może być lipa. To ja bym... Właśnie, jak mogę im pomóc? Jeżeli tu jest rzeczywiście wąskie przejście, a ja nie mam pojęcia, czy ci snajperzy będą mogli strzelać przez te drzewa, bo jeżeli pomyślimy o tym, to hej, rzeczywiście będą mogli strzelać przez te drzewa, ale tu jest gra tak zrobiona, że wiecie, no te zombie powinny też teoretycznie iść między tymi drzewami, ale hitboxy są po prostu, znaczy hitboxy, no te modele są tak zrobione, że wiecie, to jest jako jeden model zrobione. Więc zobaczymy. Dobra, dajmy może jeszcze jakieś RPG pojedyncze tutaj gdzieś. Może tutaj coś, rewolwer, jeszcze więcej tych może dajmy w tym miejscu. O, może tak. Tak, żeby jakoś to utrzymać po prostu jak najdłużej. Dobra, dajmy może snajpera w tym miejscu, w tym. Żeby w każdą stronę po prostu oni byli odwróceni. Jakieś może RPG jeszcze przydałoby się, może tutaj. Okej, dwa RPG. Może wy też będziecie, my dacie radę strzelić. Dobra, teraz. Teraz próbujemy. Oczywiście jakby to ustawienie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, bo wiadomo, byśmy wtedy zrobili jakieś barykady. Ale tutaj barykady i tak średnio działają, więc nie ma sensu po prostu ich stawiać. I uwaga! Widzicie? O tym właśnie mówiłem, że oni nie wykrywają przeciwników. Nie wiem, dziwna mapa bardzo. Na przykład ten RPG też powinien strzelać tutaj. Ale... No nie strzela. Z tej strony widzę, że dobrze sobie ra... Ojojoj. Nie no, coś trzeba będzie tutaj zrobić innego. Okej, już wiem co. W sumie nie wiem dlaczego o tym nie pomyślałem wcześniej. Ale już wiem co muszę tutaj dokładnie zrobić. Po prostu przenieść tą obronę z tego punktu troszkę dalej. To jest jedyna zmiana jaką tutaj zrobimy. No, to będzie to ustawienie. Wykorzystałem wszystkie pieniądze, jakie miałem, aby postawić barykadę, tak, skorzystałem z barykad, zrobiłem coś takiego, może nie ma to żadnego sensu, ale chodzi o to, żeby jak najbardziej spowolnić te zombiaki i gdzie nie, gdzie jeszcze takie pojedyncze barykady także zastosowałem, żeby, wiecie, kupić troszkę czasu i zobaczymy, to jest, nie wiem, które podejście do tej, do obrony tej farmy, weźmy sobie split razy dwa i zaraz się przekonamy, okej, widzicie, barykady są coś tam, jakoś tam niszczone. I czy... A, wy z RPG-ów jednak nie strzelacie. Nie, z jakiegoś powodu byłem pewien, że jeżeli przesunę to troszkę dalej, to oni będą strzelali z tych RPG-ów, ale nie. Jednak nie chcą, po prostu trzeba by było się pozbyć niektórych shotgunów, jednej po prostu tej linii, czy tam kolumny. I może wtedy by jakoś to dało radę zrobić. Chociaż to jest dziwne, bo shotguny mogą strzelać, jeżeli są obok siebie, czy tam za sobą. A RPG? Nie da rady. Dobra, jak tutaj przebiega reszta. Tutaj się bronią. Tutaj może być ciężko. No, tutaj nawet będzie ciężko z tej strony. Kurde, ciężka misja. Naprawdę nie wiem, co zmienić. Poza... Ja nawet nie wiem poza czym. No. Czyli tak, trzeba się skupić na tym. Jakoś... Coś muszę tutaj zmienić, jednak shotguny nie są już takie OP i fajnie, bo to wymusi na mnie używanie innych taktyk, a nie tylko tej jednej. Dobra, czyli tak, to mamy na 100% ogarnięte, one, te zombie się nie przedrą. Tutaj będzie lipa. O kurde. Jakby się udało tymi RPG-ami ładnie wytajmować wszystko, że wiecie, jeden RPG by strzelał, drugi byłby przeładowywany. To może... Może? Sekunda, bo to... Jestem tutaj naprawdę dobrej myśli, ale wiadomo, teraz co z tego, że udało nam się przedrzeć, znaczy udało nam się obronić, skoro tutaj się zombie za chwilę przedrą. Też zobaczcie, ja mam też tutaj troszkę RPG-ów. I nawet pomagają te trzy RPG-i. Okej, to jest na tyle ciekawa misja, że tego nie przyspieszę. Albo weźmiemy sobie, nie, razy dwa prędkość. Czy jest sens dawać prędkość razy dwa? Znaczy inaczej, nie utnę oczywiście tej bitwy, tylko chcę wam ją pokazać, bo tu jest... To jest naprawdę bardzo, bardzo bitwa taka, w której po prostu mogę przegrać. Nie wiem, dzisiaj język mi się plącze i gadam głupoty. Chcesz coś powiedzieć? I nagle mój mózg mówi, nie powiesz tego, powiesz kompletnie co innego i później zostaje w połowie zdania i... No, i jakoś tak dziwnie to wygląda. Tutaj, oj, te RPG-i. Więcej RPG-ów.
Moja nowa ulubiona jednostka airbag. No zobaczcie. Ich tutaj jest dosłownie paru. I bronią się. Bronią się. O Jezu, jakie... Maski? Ja na początku myślałem, że to jest jakaś kobieta po prostu z RPG-em, a okazało się, że to jest po prostu gościu Wawro. No dobra. Niech i tak będzie. Dobra. Czyli już wiemy, gdzie potrzebujemy wzmocnienia. Tutaj, w tym miejscu. Chociaż? Co tutaj się właśnie odwala? Oni są tak blisko zdobycia tego punktu i rozwalenia mnie, ale mimo to bronimy się. Bronimy się z dwóch stron, zobaczcie. Ale to zarąbiście wygląda. Z trzech stron nawet jesteśmy teraz atakowani. No dobra, no i dziecko zostało załatwione. Czyli trzeba troszeczkę inaczej zrobić. Weźmy mniej shotgunów. No i słuchajcie, zbliżamy się do końca tej misji. Okazało się, że jednak te RPG, które tutaj postawiłem, były strzałem w dziesiątkę. Także zostało naprawdę bardzo, bardzo mało tych jednostek. I zobaczymy, jaka będzie ostatnia misja i na czym będzie dokładnie polegała, jaka będzie armia tych zombie do pokonania. Bo nie wiem, czy możemy zrobić takie jedno podejście standardowe, żeby zobaczyć, którędy te zombie będą biegły. A tutaj, jak widzicie, raczej już po wszystkim. To jest, wiecie, coś ciekawe, że jeden zombie się przedarł i rozwalił tutaj tego gościa, który miał, czy tam zabił tego gościa, który miał RPG-a. Także już myślałem, że wiecie, będzie po wszystkim, ale nie, jednak się obronili, jednak dali radę. Tutaj także się bronią i tutaj się bronią, czyli tak, z tej strony już mamy luz. I musimy chwilkę poczekać, aż jeszcze ta armia. No, to są chyba najsłabsze zombie, z tego co kojarzę. Także oni wiem, że nie mają żadnych szans, aby w jakikolwiek sposób, nie wiem, obrócić się, iść może z tej strony też. Nie, one będą się po prostu te wszystkie zombie przepychały tylko i wyłącznie tutaj. Lecimy z kolejną mapą, chyba wszystkie zombie, tak, wszystkie zombie zostały pokonane. I to jest... O! Okej. Okay. Dobra, już przypominam, że w pierwszym odcinku w sandboxie pokazywałem tą mapę nawet. To jest las. No tak, drzewa są. Parę drzewek jest tutaj postawionych. Możemy to nazwać rzeczywiście lasem. Otwarty teren. Okej, okay, jeżeli zrobiłbym tak. 700 tysięcy. I same RPG. Może? Dobra, tutaj. Tutaj jeszcze postawmy. Bardziej chodzi oczywiście... bardziej chodzi o to, żeby zobaczyć, jak oni dokładnie będą biegli. Te wszystkie zombie. Dobra, start battle. Cokolwiek postawić, czy wszystkie... O Jezu. No, tutaj trzeba będzie pomyśleć. Na pewno barykady trzeba będzie zastosować. A później? Później zobaczymy. Później zobaczymy. Dobra, mamy RPG. Uwaga. O, to się musi udać. Jakby w ogóle za pierwszym razem tą misję przeszedł, też by było to piękne. Ale nie, no oni się zbliżają cały czas. Cały czas się zombie zbliżają i już barykady są niszczone. O, nawet pomagacie im. Piękne. Piękna współpraca. I z tej strony... O, też macie... też otrzymaliście pomoc. Dobra, tutaj. A, bo to są walkerzy, oni są bardzo wolni. Dobra, ci są runnerami, więc są o wiele szybsi. Wszystko się zgadza. Są tutaj dwa typy zombie, jeżeli ktoś ogląda po raz pierwszy, czyli tacy, którzy idą wolno i tacy, którzy biegną. I oni się różnią, nie wiem, statystykami. Pewnie jeden ma więcej HP, drugi ma mniej HP i tyle. Ale, o dziwo, spodziewałem się, nawet wezmę prędkość razy 4, spodziewałem się, że od razu tą misję przegram. A zobaczcie, że jako tako na razie się utrzymuje. A to było, wiecie, takie spontaniczne ustawienie. A dobra, RPG były fajne w poprzedniej misji. Dobra, powtarzamy to, jazda. I... jest okej. Okay. Znaczy tak, tą stronę, z tej strony na pewno zombie zostaną pokonane, bo są wolne. Tutaj może być problem, tutaj są też wolne zombiaki, więc bez problemu. Tutaj, o tą, jeżeli miałbym właśnie mówić, która strona padnie jako pierwsza, no to to. No to ta. No. To jest to, tak. Tutaj widzę, że się kończy. Nie, nie kończą się. Nie wiem, dlaczego powiedziałem, że się kończą te zombie, skoro się nie kończą. A tylko że właśnie, zobaczcie, porównajcie sobie ilość osób broniących tutaj, z tej strony, a ilość osób, które są tu. No. Jest różnica, nie? Malutka.
Ale dobra, jeżeli się szybko rozprawimy z wami, to wy, ta piątka, pomoże tu. Prędkość razy 4 jest? Dobra, także sobie z góry to poobserwujemy. Może już bez cięcia, bez niczego, nie ma sensu. Nie ma sensu tego ciąć, jeżeli to jest końcówka misji i może za pierwszym razem uda mi się przejść tą ostatnią misję w kampanii. Nie ukrywam, właśnie nagrać kolejny odcinek z tej misji, ale że się udało, no to w sumie tym lepiej. Ale pytanie, co dalej? Czy kończymy serię z tej gierki i czekamy na jakieś update'y i będę, wiecie, coś tam dogrywał? Czy lecimy na sandboxa? Czy szukamy jakiegoś innego symulatora walk? Bo ten mi się spodobał, ale mówię, no jakby ma fajny potencjał, tak jak Ultimate Epic Battle Simulator, ale nie wydaje mi się, żeby cokolwiek zostało wkrótce dodane do tej gry, ale mogę się mylić. Obym się mylił, naprawdę. No, uda się to przejść. Ostatni RPG? Dobry strzał. O, dobra, to będzie ostatni strzał. To będzie ostatni strzał. No. Baby safe. Kampania ukończona, dziękujemy za zagranie kampanii. Jeśli chcesz zobaczyć, ile twój komputer da radę udźwignąć zombie, spróbuj trybu sandboxowego. Co, moi drodzy? Nie wiem, na razie kończę. Kończę serię. Jak się pojawią jakieś update'y, pewnie sobie wrócimy do tego, chyba że będziecie chcieli na przykład, żebym zrobił taką bitwę. Tą mapę damy sobie w zombiakach. Są 263208 sztuk tych pięknych potworków. I mój komputer na razie daje radę. Oczywiście jeżeli kliknę Start Battle, to wtedy wszystko wybuchnie. Więc może na tym sobie zakończymy. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli seria wam się podobała, zostawcie łapę w górę. I co? Pewnie za niedługo ruszamy z czymś kolejnym. Mam jeszcze jeden fajny symulator walk na oku. Oczywiście prócz Schnapsa, czyli aktualnie chyba najlepszego symulatora walk, jaki jest dostępny na rynku. Do zobaczenia. Cześć!